Serdecznie witam o poranku w kolejnym naszym maceranku. Dzisiaj sięgamy do pierwszego listu apostoła Piotra i czytamy z pierwszego rozdziału od wersu 13. Dlatego okiełzajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Jako dzieci posłuszne, nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej, lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym. Ponieważ napisano, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. A jeśli wzywacie jako ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego, przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. O, mnóstwo wątków tutaj znajduje niezwykle ciekawych, ale na jeden przede wszystkim chcę zwrócić w tym aceranku uwagę. Mianowicie takim kluczowym wersetem tego fragmentu jest 16, gdzie czytamy: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Słowo agios, tłumaczone na język polski jako święty, w zasadzie powinno być tłumaczone jako oddzielony. I w takim znaczeniu oddzielony do świętości dla Boga jest ono w Grece. Bardzo trudno to przetłumaczyć na język polski, a na pewno jednym słowem prawie że niemożliwe. No ale tak tłumacz to zrobił i my musimy się z tym zmierzyć. W naszym kraju, kiedy pada takie określenie święty, no to każdemu się kojarzy aureolka, obraz, jakaś postać, która została wyniesiona na ołtarze. No niestety jesteśmy skażonym narodem. Ale oczywiście w Grece, czy w ogóle kultura grecka zupełnie tego tak nie widzi. Kiedy czytają agios, to wiedzą, że chodzi o coś, co jest oddzielone. I ponieważ mamy wyjaśnienie, więc wiemy, kto, dla kogo i przez kogo jest oddzielony. Ponieważ całe zdanie brzmi: świętymi bądźcie, a więc chodzi o ludzi, bądźcie oddzielonymi, bo ja jestem święty, czyli ja jestem oddzielony. Bóg jest oddzielony od świata. Bóg jest święty, doskonały, ludzie są pełni grzechu i to oddzielenie Boga od człowieka jest z jednej strony czymś naturalnym, bo co ma wspólnego światło ze światłem, z ciemnością, ale z drugiej strony oddzielenie Boga od człowieka jest koniecznością, ponieważ gdyby Bóg pośród ludzi się znalazł, to ludzie musieliby zginąć z powodu Jego doskonałości, Jego chwały. Bóg rozwiązał ten problem oczywiście, rozwiązał ten problem posyłając na świat swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Ten umarł za grzech tego świata, a każdy i tylko ten, kto uwierzy Jezusowi Chrystusowi, tylko ten człowiek jest zbawiony. I oczywiście taki człowiek jest oddzielony. Oddzielony. To jest ważne. Poprzedni werset, 15, powiada, że skoro jesteśmy oddzieleni, to powinniśmy, idąc za przykładem tego oddzielonego, czyli Boga, tak samo jak On, być oddzielonymi. Być oddzielonymi. To jest bardzo ważne, ponieważ to nam mówi, że skoro Bóg nas oddzielił dla siebie, oczywiście mówimy o tych, którzy są zbawieni, to jednocześnie ten Bóg umożliwił nam takie życie, które jest godne tego oddzielenia. Czyli człowiek oddzielony dla Niego to nie jest człowiek, który pozostaje pod władzą grzechu. To jest człowiek, który panuje nad grzechem. Panuje, bo Bóg zamieszka w człowieku. Duch Święty wypełnia nas, jesteśmy świątyniami samego Boga. Na przykład 1 Koryntian 3,16 o tym mówi. I Jego obecność w nas i moc, którą nas obdarowuje, wszystko z łaski, sprawia,
że jesteśmy oddzieleni dla Boga, ale też mamy władzę i moc nad grzechem, aby to oddzielenie godnie sprawować. Dalej idziemy do wiersu 14, trochę w tył się posuwamy, ale później znowu pójdziemy do przodu. I 14 werset powiada, że kiedyś byliśmy dziećmi nieposłusznymi i kierowaliśmy się pożądliwościami. Kiedyś tak było. Właściwie nie byliśmy dziećmi, no ale byliśmy ludźmi nieposłusznymi, którzy kierują się własnymi pożądliwościami. One nami władały. One były naszym panem. Grzech był naszym panem. I nie ma na to żadnego sposobu poza narodzeniem się na nowo. Człowiek nienarodzony na nowo zawsze służy grzechowi. Tak mówi Biblia i tak pokazuje praktyka. Ale skoro staliśmy się dziećmi Bożymi, no to teraz nie możemy się już kierować pożądliwościami, czyli już grzech nad nami panować nie może, bo to było w czasach, kiedy byliśmy nieświadomi. Dlatego 13 wers mówi, nasze umysły mają być trzeźwe, okiełznane, a cała nasza nadzieja ma być położona w łasce, która jest nam dana w Jezusie Chrystusie. To jest bardzo logiczne, ba, ja wam coś powiem. To działa, bo Bóg to wymyślił tak, że to działa. Nie wierzę więc człowiekowi, który twierdzi, że jest narodzony na nowo, a trwa w grzechu. To nie jest człowiek narodzony na nowo. Koniec, kropka. Może on jest upamiętany, może on nawet przyjął chrzest, ale nie jest narodzony na nowo. Człowiek narodzony na nowo może popełnić grzech. Ale zwróćcie uwagę, w jaki sposób konstruuje to zdanie. Może. To jest tryb warunkowy. Może. Natomiast wtedy, kiedy człowiek żyje bez nowego narodzenia, musi. Zasadnicza różnica pomiędzy może a musi, no jest przestrzeń, której nie da się niczym w żaden sposób pokonać. Niczym się nie da tego zjednoczyć. Człowiek wierzący może zgrzeszyć, człowiek niewierzący musi zgrzeszyć. Taka jest różnica pomiędzy wierzącym a niewierzącym. Ponieważ to nie jest temat naszych rozważań, nie będę tego ciągnął. Teraz idziemy do przodu, od 16 wersetu w górę. Jeśli wzywamy jako Ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków Jego, to żyjmy w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego. Jeśli odnosimy się w naszym życiu do naszego Boga, Jemu siebie powierzamy, no to powinniśmy z drżeniem sprawować swoje zbawienie, jak czytam w innym miejscu. Powinniśmy żyć w bojaźni. Nie chodzi o przeraźliwy strach, ale chodzi o świadomość, co zostało dla nas uczynione. Łaska działa tak, że wiemy, iż nie zasługujemy na to. Zresztą greckie charis, łaska, dosłownie oznacza niezasłużoną życzliwość, w tym przypadku niezasłużoną życzliwość Boga. Człowiek, który jest świadomy, podkreślam, świadomy tego, co Bóg dla niego zrobił, zawsze będzie chodził z drżeniem i bojaźnią przed Bożym obliczem, ponieważ rozumie, co się stało w jego życiu. Jak ktoś tego nie rozumie, nic mu nie pomoże, nie będę tego tłumaczył, bo i tak tego nie przyjmie. Świadomość, iż chodzimy przed Bogiem w uniżeniu, nawet w bojaźni, wynika również z faktu, że zostaliśmy odkupieni i oddzieleni dla Boga drogą krwią Chrystusa Jezusa, to 19 werset, który był barankiem niewinnym i nieskalanym. Nie przez uczynki zostałeś zbawione, nie dlatego, że się gdzieś zapisałeś, nawet nie dlatego, że się ochrzciłeś, nie dlatego, że przynosisz do kościoła pieniądze. Nie dlatego, że pomagasz wszystkim w okolicy. To ci nic nie pomoże. Zostałeś odkupiony, o ile oczywiście narodziłeś się na nowo. Zostałeś odkupiony drogocenną krwią Jezusa Chrystusa. To jest zapłata za twój grzech. Jak tu nie chodzić w uniżeniu przed Bogiem? Jak to? Po prostu nie da się inaczej, wiedząc, że nie zasługuje na to, aby ktoś taki jak Boży Syn zechciał się nade mną pochylić. I na koniec, takie przemyślenie, myślę, że niesamowicie ważne. W pewnym sensie takie duchowe postscriptum. Bardzo często słyszę od ludzi takie stwierdzenie. Mój dziad był katolikiem,
i ja będę katolikiem. Mój ojciec był katolikiem i ja będę katolikiem, bo oni mi przekazali prawdziwą wiarę. Tak? No to posłuchaj. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, to jest 18 wers, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego. Zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego. A skąd żeśmy mieli to marne postępowanie nasze? Przez ojców nam przekazanego. To, co ci twój dziad, twój ojciec przekazali w tej tradycyjnej wierze katolickiej, to marne postępowanie. Postępowanie, które prowadzicie na śmierć. A to jak ojciec i dziad byli protestantami, to przekazali ci dobre postępowanie. Gdzie tu logika? Gdybym tak powiedział, to nie byłoby w tym żadnej logiki. Drodzy przyjaciele, Bóg nie ma wnuków. Bóg ma tylko dzieci. W każdym pokoleniu człowiek musi narodzić się na nowo, aby stać się jego dzieckiem. Jeśli ktoś ma wierzących rodziców, to może od dzieciństwa usłyszeć Ewangelię. To prawda. Ale jeśli nie narodzi się na nowo, to pójdzie do piekła tak jak wszyscy inni. Nic mu nie pomoże. Nic. Niestety dzisiaj w wielu kościołach dzieci, młodzi ludzie zachowują się tak, jakby byli wnukami żywego Boga. A to oznacza, że idą się na śmierć, bo Bóg nie ma wnuków. Amen. Droga uczniostwa, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi.